Witajcie! Dzisiaj przygotuję dla Was pieczonego banana w cieście, a dokładniej w kruszonce. I właśnie do tej kruszonki potrzebuję 3 łyżek cukru, 6 łyżek mąki, a także 3 łyżek masła. W międzyczasie nagrzewam już piekarnik do 180 stopni. I żeby wyrobić kruszonkę, muszę rozgniatać i zagniatać to wszystko dłońmi, aż zacznie przesypywać mi się między palcami, wtedy jest już dobra. Kolejną rzecz, którą muszę zrobić, to przekroić banana. Ja przekroiłam na ćwiartki, możecie na krążki lub na połówki. Polewam go sokiem z cytryny, żeby mi nie zbrązowiał w trakcie pieczenia, a także polewam go kilkoma łyżkami płynnego miodu. No i teraz wsypuję całą zawartość kruszonki, owszem, będzie jej bardzo dużo, ale po wypieczeniu ona po prostu przyjemnie obtoczy banana. Tak przygotowanego banana wkładam do piekarnika na 25 minut. Po tym czasie wyjmuję go, nakładam na talerze i ja podaję z lodami waniliowymi, możecie z innymi lodami, ale z lodami powiem Wam szczerze, że będzie po prostu najlepszy. Tak wygląda mój banan w cieście z kruszonki z lodami waniliowymi, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!